Pierwsze przedszkole integracyjne w Pucku. Bardzo prosimy do przecięcia wstęgi. Te każdy z Państwa zresztą też ma kawałek. Zaproszenie na dzisiejsze ważne wydarzenie w życiu społeczności powiatu puckiego. Powstało pierwsze przedszkole integracyjne diagnozy, terapii, edukacji. Na naszych spotkaniach wielokrotnie podkreślamy, jaka ta potrzeba jest ogromna i duża, żeby zaspokajać w tej akurat materii te potrzeby. I dobrze, że znalazły się Panie, które podjęły się tego wezwania. Miejmy nadzieję, że to jest początek dążenia do pełnego przedszkola integracyjnego. Szanowni goście, drogi panie, chcę wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za inicjatywę. Będę trzymała kciuki, żeby to wszystko powstało. Idea cudna, piękna. Jeszcze chcę też państwu powiedzieć, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna w pełni jest zaangażowana we współpracę z pierwszym przedszkolem. Na stronie internetowej daliśmy już link o powstaniu pierwszego przedszkola integracyjnego. Zwracamy też szczególną uwagę na to w momencie, kiedy wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, żeby przyznawać formę kształcenia opieki edukacyjnej dzieci właśnie jako przedszkole integracyjne. Proszę Państwa, uroczysty nasz tort. Zapraszamy do odbioru. Proszę bardzo, tak to idziemy. Ze swojej strony zaczęłam, żeby ta jedynka jak najdłużej tutaj została chyba, już nie będę jej kroić. Gimnastyka to zadanie, to dla dzieci fajna sprawa. Ręce w górę, w przód, mi w bok, skłon do przodu, przysiad, skok. I głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Ostre kółko nam się połamało, 4 grosze kosztowało, a my wszyscy pędzimy. Rodzice,